Panie senatorze, czy pana słyszy? Dzień dobry. Dzień dobry. Oddajemy panu głos, bardzo proszę. Senator Mieczysław Augusty. W Polsce i we wszystkich regionach coraz trudniej budować rozwój. Proste zasoby siły roboczej, technologiczne wyczerpują się. Trzeba zatem sięgnąć do nowego rodzaju kapitału, do kapitału ludzkiego, do naszych zasobów, które mamy. Wśród tych ważnych czynników, które w najbliższych latach będą decydować o szansach rozwojowych naszego miasta, między innymi, jest zdolność do współdziałania, zdolność do współpracy. I szczególnie dotyczy to tych sytuacji, kiedy chcemy dopomóc osobom długotrwale wykluczonym z dobrodziejstw rozwoju, którym cieszymy się od 20 lat, w społecznościach lokalnych także. To jest ważne, żebyśmy umieli pielęgnować i rozwijać zdolność do współpracy, zwłaszcza międzysektorowej, jeżeli chcemy budować efektywne, skuteczne programy wspierania osób, które od wielu często lat nie mogły trafić dobrze, ulokować się na przykład na rynku pracy. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej to są tego rodzaju organizacje, które są pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi. Z jednej strony chcą funkcjonować na rynku ekonomicznym, spełniać wszystkie reguły ekonomii, ale z drugiej strony zysku nie traktują jako cel. Bowiem wszystko to, co wypracują, chcą przekazać osobom potrzebującym wsparcia, ludziom chcącym załatwić swoje problemy, często bardzo poważne. Tego rodzaju firm z ekonomii społecznej nie da się budować bez współpracy. One same w sobie muszą łączyć wysiłki uczestników rynku gospodarczego, jak i samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Budowa sieci wsparcia w realizacji usług społecznych jest zatem bardzo ważnym zadaniem dla nas w północnej Wielkopolsce. I jeśli dzisiaj mówimy, że liczba przedsiębiorstw ekonomii społecznej jest w Wielkopolsce bardzo mała, choć to co piąte przedsiębiorstwo w Polsce powstało w naszym regionie, ale świadomie mówię, wciąż bardzo mało, a na północy Wielkopolski naprawdę to są pojedyncze przypadki, to oznacza, że nie umiemy jeszcze dobrze współpracować. To oznacza, że mamy trudność z tym, ażeby łączyć wysiłki biznesu, organizacji pozarządowych i samorządów. Warto wobec tego popatrzeć na pozytywne przykłady, niektóre dobre praktyki. Takim przykładem współdziałania ludzi biznesu i organizacji pozarządowych i samorządów niewątpliwie są banki żywności. Dobrze państwo wiecie, czym się zajmują dzięki zbiórkom, które są przeprowadzane dwa razy do roku. Ale zbiórki to nie wszystko. Codzienność banku żywności
to jest współpraca z firmami w pozyskiwaniu produktów, które następnie za pośrednictwem samorządów i organizacji pozarządowych trafiają do osób potrzebujących, dając im szansę skoncentrowania się na przekwalifikowaniu, na poświęceniu się swojej strategii wyjścia z wykluczenia, a nie tylko bieganiem, szukaniem potrzebujących potrzebnych rzeczy do przeżycia. Innym bardzo znanym w Wielkopolsce przykładem jest Zakład Aktywności Zawodowej. W Pile jest największy w Polsce Zakład Aktywności Zawodowej. Miałem przyjemność go kiedyś zakładać, współtworzyć jego koncepcję i być w gronie założycieli aż do momentu uruchomienia. Jeśli on dzisiaj daje pracę 100 osobom, które w żadnym wypadku nie znalazłyby zatrudnienia na otwartym rynku pracy, to tylko dlatego, że przedsiębiorcy nie tylko chcą zarabiać, kooperując z tym zakładem, ale także starają się zgłaszać swoje potrzeby właśnie tam, ponieważ cechuje ich wyjątkowa wrażliwość społeczna. Z kolei samorządy nie tylko starają się ułożyć pieniądze, ale także dają szansę temu zakładowi w zdobywaniu usług publicznych do realizacji. Są to jednak tylko wyjątki, bo regułą jest trudność uzyskania wsparcia dla osób tego wymagających. Cieszę się z tej konferencji. Myślę, że trzeba uzmysłowić samorządowcom, którzy teraz zaczynać będą nową kadencję, jak ważne jest łączenie wysiłków, jak ważne jest wspieranie firm wtedy, kiedy one próbują także dostrzec rolę organizacji pozarządowych ratujących ludzi długotrwale wykluczonych z rynku pracy. Na poziomie krajowym staramy się stworzyć sieć wsparcia dla instytucji ekonomii społecznej. Część z nich funkcjonowała w oparciu o środki unijne, ale te programy już się kończą. Miło mi powiedzieć, że dobiegają prace specjalnego zespołu, który powołany został przez premiera i który będzie starał się stworzyć tę sieć bardzo nowocześnie, także sieć zasobną w środki finansowe, o które będzie można się ubiegać. Ale nie do przecenienia będzie tutaj rola samorządów niższego szczebla. Nie jest najlepszym świadectwem to, że w Pile wciąż nie mamy spółdzielni socjalnych. Wydaje się, że jest gotowość także tych przedsiębiorstw starej ekonomii społecznej, spółdzielni klasycznych, mieszkaniowych, spożywców, inwalidzkich, do współdziałania z takim nowym organizmem. Ale bez woli odpowiedniego oprzyrządowania i zabezpieczeń ze strony samorządów, my tego marazmu nie przezwyciężymy. Liczę tutaj bardzo na VARP. Liczę na jego instrumenty, które posiada. Ale apeluję z tego miejsca do wszystkich samorządowców, do nowych radnych, do kandydatów na prezydenta miasta Piły, na burmistrzów, na wójtów. Zechciejcie wpisać do swojego programu budowę przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Bez nich nie uda się wyciągnąć na prostą ludzi długotrwale wykluczonych z rynku pracy. Ale z nimi z kolei uda się budować sieć współpracy, która pozwoli przezwyciężać także wiele innych problemów społecznych, nie tylko zatrudnienie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji. Nie mogłem dzisiaj być z Państwem, ponieważ dzisiaj przedstawiamy strategię rozwoju województwa wielkopolskiego na szerszym forum tutaj w Senacie. Elementem tej strategii
jest